Witam na kanale TK24. Dzisiaj zaprezentuję działanie routera firmy TP-Link model Archer AX72. Jak możecie zauważyć, działa w standardzie Wi-Fi 6 oraz wspiera protokół bezpieczeństwa WPA3. Ja ten router już testuję około 2 miesięcy. Jestem z niego bardzo zadowolony, jeśli chodzi o jego zasięg w mieszkaniu oraz o niskie pingi, co jest według mnie bardzo ważne, jeśli ktoś dużo gra, streaminguje, to oprócz prędkości ważne też są pingi, czyli nie ma utraty pakietów. Ja zaraz tutaj zobaczycie wyniki pingów około 6 metrów od routera na paśmie 2 i 4 oraz 5 GHz. Oraz jakie osiągnąłem prędkości przy testach w dwóch pomieszczeniach, czyli tutaj przy routerze około 3 metrów, 2,5 do 3 metrów. Oraz w drugim pomieszczeniu, co mam według mnie najgorszy zasięg, tam zawsze córka narzeka na prędkości. Przy tym routerze nie słyszałem żadnych narzekań córki. Tym bardziej jak tam sobie próbowałem jakieś gierki odpalić, jeśli chodzi o gry online. Nie miałem też żadnych lagów. Dużą zaletą tego routera jest to, że wspiera tak zwaną funkcję Smart Connect, czyli jeśli ją uruchomimy, ona sama zarządza pasmami 2, 4 i 5 GHz oraz kanałami na tym paśmie, żebyśmy mieli jak najlepsze osiągi przy graniu, przesyłaniu plików, żebyśmy nam po prostu internet nie zamulał. Dobrze, teraz Wam pokażę, jak wygląda ten router z bliska, ile ma wejść, ile anten. Następnie wykonam kilka testów i zrobimy podsumowanie, co sądzę o tym routerze. Tak się prezentuje router TP-Link Archer AX72 z bliska. Jak widzimy, na górze mamy logo TP-Link, pełno otworów wentylacyjnych, 6 anten dookólnych. Z przodu mamy diody, które mówią, w jakim stanie jest w danej chwili router, jak zasilanie, Wi-Fi 2.4, Wi-Fi 5 GHz, USB czy funkcja WPS. Z boku routera mamy wbudowane gniazdo USB 3.0, można podłączyć pendrive'a, wtedy mamy dostęp do muzyki, filmów na telewizorze i innych urządzeniach. Przyciski, które odpowiadają za wyłączenie diod z przodu, funkcja WPS, wyłączenie Wi-Fi, przycisk do resetu, żeby router był w ustawieniach fabrycznych, 4 wyjścia gigabitowe LANowe, jedno wejście gigabitowe WAN, przycisk do uruchomienia lub wyłączenia routera, wejście na zasilacz. Jeśli chodzi o spód routera, jak widzicie, mamy też otwory wentylacyjne, gumowe nóżki, by nam router stabilnie stał, oraz najważniejsze dane jak nazwa sieci, hasło do Wi-Fi. Dobrze, zaraz wykonamy kilka testów, zobaczymy, jak ten router działa, sprawuje się. Teraz wykonamy kilka testów prędkości. Najpierw sprawdzimy na częstotliwości 2,4 GHz. Jak widzicie, jesteśmy podłączeni pod TP-Linka. Zobaczymy prędkość. W tej chwili szerokość kanału jest ustawiona na 20 MHz. Zaraz przestawimy na 40 MHz. Ostatnio miałem zarzut, że testowałem tylko przy jednej szerokości. Jak widzimy, tutaj mamy internet od operatora 300x25. Przy częstotliwości 2,4 GHz w technologii Wi-Fi 6, czyli Wi-Fi AX, mamy 101 megabitów na 23. Za chwilkę zmienimy szerokość pasma na 40 przy paśmie 2,4 GHz. Zalogujemy się na stronę routera. Jak tu od razu widzicie, menu jest w języku polskim, nie będę tego całego menu pokazywał, bo to wszystkie w TP-Linkach w tej chwili jest podobne. Wejdziemy w zaawansowane sieci bezprzewodowe i zmienimy tu szerokość kanału z 20 na 40. Tu jak bym chciał Wam pokazać, jak widzicie, jeśli chodzi o pasmo 5 GHz, to mamy aż szerokość pasma do 160 MHz. To też sprawdzimy najpierw w automacie, jaka będzie prędkość, a następnie zobaczymy prędkość na
szerokości 160 MHz. Tu jeszcze chcę zwrócić uwagę, żebyście zobaczyli połączenie między urządzeniami. W tej chwili jest 287 megabitów przed zmianą pasma. Zmienimy pasmo, zobaczymy, czy ta wartość między urządzeniami się zwiększy. Na chwilkę nas rozłączy. Widzimy, że sieć się pojawiła na nowo. Jak widzimy, po zmianie szerokości nam wzrosło do 459 megabitów. To jest prędkość między urządzeniami. Zobaczymy, czy wzrosła prędkość u operatora. Jak mówię, mam 300 na 25. Przed chwilą mieliśmy prędkość około 101. Jak widzicie, zmiana szerokości kanału. Wzrosła nam prędkość ponad dwukrotnie. Mieliśmy 101, teraz mamy 230. Niektórzy napisali mi w komentarzu, żeby zwiększyć szerokość kanału do 40 na paśmie 2.4. Będę miał tutaj sporo większe osiągi. Jak widzicie, koledzy, którzy dali komentarz, mają rację. Przy routerze, który działa w technologii Wi-Fi 6 oraz komputerze, prędkość wzrosła ponad dwukrotnie, jeśli chodzi o samo pasmo 2.4. Teraz się przełączymy na pasmo 5 GHz. Zobaczymy, jaka będzie prędkość między urządzeniami najpierw. Jak widzicie, prędkość między urządzeniami jest powyżej 1 gigabita. Niestety wejście w routerze jest do 1, czyli większej prędkości nie sprawdzimy, gdybyśmy jednak mieli od operatora, ale jest nowszy model, czy takie same praktycznie ma bebechy jak ten router, tylko ma tą różnicę, że jest jedno, że wejście jest 2,5 gigabita, czyli jak mamy kupione u jakiegoś operatora większą prędkość niż 1 gigabit, to będziemy mieli wtedy po prostu mogli w pełni wykorzystać możliwości tego routera. Jak mówiłem, niestety ja mam w tej chwili od operatora kupioną prędkość 300. W tej chwili jestem koło 3 metrów od routera. W pełni wykorzystuję łącze od operatora. Kiedyś miałem 1 gigabitowe, ale stwierdziłem, że takie łącze nie jest mi do niczego potrzebne, a po co mam płacić więcej pieniędzy, jak 300 w pełni wystarcza przy użytkowaniu domowym. Jeszcze zmienimy szerokość pasma, żeby zobaczyć, czy tam prędkość między urządzeniami się zwiększy. Teraz zmienimy szerokość kanału do 160 na częstotliwości 5 GHz. Musimy znowu chwilkę poczekać, aż się przełączy. Widzimy, że się pojawiła z powrotem sieć TP-Link 5 GHz. Połączymy się, zaraz zobaczymy, z jaką prędkością łączy się między urządzeniami. Jak widzimy, prędkość między urządzeniami jest 2,4 gigabita. Niestety nie pokażę wam w pełni możliwości tego routera, ponieważ mam w tej chwili wykupione tylko 300. Jeszcze sprawdzimy takie same testy w najgorszym punkcie mojego mieszkania, bo ten router jest bardzo fajny, jeśli chodzi o graczy, żeby mieć stabilny internet. Jak tam widzicie, wcześniej pokazywałem wam z pingi, jakie miałem na tym routerze przy częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz. Teraz jesteśmy w drugim pomieszczeniu, najdalej od routera, jeśli chodzi o moje mieszkanie. Jak widzimy, połączeni jesteśmy pod sieć 2,4 GHz. Prędkość między urządzeniami to jest 155 megabitów. Ta prędkość co jakiś czas skacze, tak jak w tej chwili skoczyła do 340, znowu wróciło do 155 megabitów. Zobaczymy, jaka będzie prędkość, jeśli chodzi o łącze operatora. Jak mówiłem wcześniej, mam 300 megabitów na 25 wychodzącego. Jak widzimy, prędkość jest zadowalająca. Na paśmie 2,4 mamy 47 do 50, zaraz wyjdzie nam średnia. Ping też widzimy, że nie jest najgorszy, 14 milisekund. Jeśli chodzi o taką odległość, to jest dość ładnie. Teraz się przełączymy na pasmo 5 GHz. Przełączyłem się już na 5 GHz. Jak widzicie, prędkość między urządzeniami to jest 1,2 gigabita. Za chwilkę sprawdzimy transfer operatora. Tam mówiłem, jest około 300. Jeśli chodzi o szerokość pasma, tak jak tam widzieliście, rozszerzyłem do 160. Ten modem ma taką możliwość.
Pamiętajcie, że ta prędkość może być troszeczkę zaniżona niż te 300, bo to 300 gwarantuje maksymalnie operator. Prędkość często może spadać do 30% mniej, czyli tam powiedzmy 70%, i to nie możemy mieć żadnych zastrzeżeń do operatora. Czyli powiedzmy przy 300, jak nam spadnie do 210, to jest zgodnie z umową. Jak widzimy, mamy 225x24. Ping 10 milisekund, wykonamy drugi test dla porównania, czy będzie tak samo dobrze. Tu już widzimy, że ping nam zmalał do 9 milisekund. Prędkość wzrosła wręcz. Jeśli chodzi o ten model TP-Linka, jestem z niego bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o cały zasięg w całym mieszkaniu, nie ma większego problemu. To jest według mnie bardzo ciekawa router, jeśli chodzi o większe mieszkania. Bo jak tu widzicie, przy 60 metrach kwadratowych odległość od routera w tej chwili jest około 10 do 12 metrów. Po drodze mamy ścianę nośną oraz ścianę działową. Prędkość praktycznie nie spada. Jeśli chodzi o, mamy większy metraż i nam ten zasięg już zaczyna spadać, to możemy spokojnie kupić do tego wzmacniacz sygnału. Jeśli chodzi o testy, mam nadzieję, że Wam się podobały. Jeśli tak, napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć jeszcze przy innych filmikach, żebym się też mógł rozwijać. Według mnie ten router jest wart każdej złotówki, jeśli chodzi o tą półkę cenową. W opisie macie też test wzmacniacza, też akurat firmy TP-Link, który działa w technologii One Mesh. Też możecie zobaczyć, jakie prędkości na tym wzmacniaczu osiągałem. Według mnie to jest bardzo fajne, że jeśli macie większe mieszkanie niż 60 m do domek rodzinny i Wam tego sygnału Wi-Fi brakuje, wtedy możecie się wspierać wzmacniaczem. Nie trzeba kupować po prostu mesh, bo też są niezbyt tanie zabawki. Akurat jak macie router do tego, dokupić bez większego problemu za około 200-300 zł. Wzmacniacz sygnału też w technologii Wi-Fi 6. Jeśli Wam się ten test podobał, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.